Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczył śladu gwoździ i nie włożył palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożył w bok Jego, nie uwierzył. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, niedziela Bożego Miłosierdzia kończy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. I przez ten cały tydzień, przez te 8 dni, doświadczaliśmy w Słowie Bożym kolejnego objawienia Chrystusa, kolejnego zjawiania się Chrystusa wobec swoich uczniów, wobec również niewiast. I za każdym dniem tej oktawy można by było powiedzieć, patrzyliśmy jak ci, którzy chodzili za Jezusem, jak ci, którzy byli bardzo blisko Niego, nie byli w stanie rozpoznać w Nim zmartwychwstałego Pana. Jak bardzo Jezus musiał wyrzucać im brak wiary, jak bardzo musiał im wyrzucać taką ciasnotę umysłu, która gdzieś powoduje, że człowiek pewne rzeczy szufladkuje, pewne rzeczy układa tylko po swojemu. Tak jak potrafi, nawet Boga, nawet Słowo Boże. I niekiedy potrafi tak to Słowo Boże zaszufladkować, tak to Boże Słowo sobie poustawiać, że wszystkie swoje teorie dopasuje, usprawiedliwi. I jeszcze powie na koniec: tak jest napisane w Słowie Bożym. Jezus tymczasem pokazuje, jak bardzo ciasne są ich umysły, albo inaczej, jak bardzo ciasne były ich serca. Zatem Jezus przez ten cały tydzień objawiania, widzimy niedzielę zmartwychwstania, po 8 dniach, czyli znowu mamy niedzielę, według żydowskiego liczenia czasu, niedziela jest nazywana w dziejach apostolskich 8 dniem tygodnia, który ma dać nowy początek stworzenia, nową jakość życia. Zatem widzimy tą niedzielę, w której Bóg się objawia i znowu pokazuje, jaki jest. I znowu objawia swoją twarz. Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na twarz Pana Boga, która jest kobieca. Zdaję sobie sprawę z tego, że tkwimy pewnie przez lata, także na skutek naszego wychowania, w tej świadomości patriarchalnej Boga, Kościoła, religii, wiary.
bardzo często takie skojarzenie, które mamy z wyobrażeniem Pana Boga, to właśnie sędziwy, niekiedy starzec, sędziwy mężczyzna. Mamy świadomość tego, że jak mężczyzna, to taki chłop z zasadami, konkretny, jak trzeba, to da po uszach, ochrzani, tak, postawi do pionu. Może niekiedy niektórzy też tak realizują własne ojcostwo. Są pewne stereotypy, pewne jakieś wzorce zachowania, które mówimy, o, to jest męskie zachowanie, o, zachował się jak prawdziwy mężczyzna. Oczywiście są pewne kanony zasad, kanony wartości, które przypisuje się mężczyźnie jak najbardziej. Niemniej błędem jest, kiedy utożsamiamy Pana Boga z mężczyzną. Kiedy widzimy w Boga tylko mężczyznę, zdaję sobie sprawę z tego, że jest to może nawet szokujące, bo mówimy ojciec, ale jak już nawet mówili ojcowie Kościoła, co często to przywołuje, zwłaszcza ojcowie Wschodu, jak najmniej mówcie o Bogu, bo im bardziej mówicie o Bogu, tym bardziej używacie ludzkich pojęć, a ludzkie pojęcia mają to do siebie, że czasami więcej zamazują, niż odkrywają prawdę o Bogu. W Bogu jest pełnia, Bóg jest duchem. Zatem Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. W Bogu jest i pełnia ojcostwa, jak i pełnia macierzyństwa. To też ciekawa intuicja, że kiedy Bóg stwarza człowieka, Księga Rodzaju dobrze o tym mówi, to używa, Bóg stworzył człowieka, mówi to w liczbie pojedynczej, ale zaraz w drugim zdaniu dodaje, stworzył go jako mężczyznę i kobietę. I właśnie na tym polega odwzorowywanie miłości Pana Boga, na tym polega bycie podobnym do Pana Boga, bycie Jego obrazem. Kiedy mężczyzna kocha kobietę, kiedy kobieta kocha mężczyznę, wtedy tworzą jedność na wzór jedności, która jest w Bogu. Ta miłość mężczyzny i kobiety, te dwa wymiary miłości, i macierzyński, i ojcowski, i męski, i kobiecy, tworzą prawdziwy obraz Boga. Bóg jest pełnią, Bóg jest źródłem i miłości małżeńskiej, i miłości macierzyńskiej, i miłości ojcowskiej, i miłości kobiecej, i miłości męskiej. I nie wolno nam patrzeć na Boga poprzez pryzmat pewnych ról społecznych, narzuconych jakichś pewnych wzorców, bo Bóg jest zawsze inny. W Bogu jest pełnia. I można było powiedzieć, że właśnie dokładnie to pokazuje dzisiejsza uroczystość, dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego, które chce pokazać Boga nie tylko, którego znamy z kart choćby Starego Testamentu, Boga zasadniczego, Boga wojującego, niektórzy nawet Boga mówią mściwego, zazdrosnego i tak dalej, pokazują takiego nieopanowanego mężczyznę, że tak się wyrażę. Ale właśnie w tej niedzielę Miłosierdzia Bożego doświadczamy zupełnie innego obrazu Pana Boga. Boga, który można było powiedzieć, ma twarz kobiety. I znowu, ta prawda wcale nie jest nowa, bo ona już wybrzmiała powielokroć w Starym Testamencie. Mówi się, że protestanci, Anglikanie opierają się w dużej mierze na Słowie Bożym. Bardzo mnie dziwi inicjatywa, już kolejna z kolei, Kościoła Anglikańskiego, który pod wpływem pewnego stowarzyszenia kobiet postuluje, by zmienić modlitwę Ojcze Nasz. Że jest ona właśnie za bardzo patriarchalna. Że trzeba mówić Ojcze Nasz i Matko Nasza. Albo teraz dla równowagi, skoro 2000 lat Ojcze Nasz, to teraz mówmy Matko Nasza. To tak jakby protestanci nie czytali Słowa Bożego. To tak jakby właśnie protestanci chcieli wejść w takie kulturowe opisywanie Boga. Tymczasem w Bogu jest pełnia i ojcostwa, i macierzyństwa, i męskości, i kobiecości. Kiedy czytamy Izajasza, Stary Testament, który opisuje relację Boga do narodu, to bardzo często w tej relacji tym, co opisuje, jest właśnie miłość matki. Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim dziecięciu, ta, która zrodziła syna swego łona, nawet gdyby ona zapomniała, ja nigdy nie zapomnę o Tobie. Ozaś mówi o Bogu, który tuli nowonarodzone dziecko do swego policzka.
Wielokrotnie prorocy mówią o tym, że ja uczyłem chodzić Efraima, ja uczyłem chodzić Izraela, Bóg, który jest matką. Mamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego i żeby to jeszcze bardziej zobaczyć, to zobaczcie, jaka jest piękna etymologia, pochodzenie słowa miłosierdzie. Greckie słowo miłosierdzie, rachamim, oznacza łono kobiety. Łono kobiety, wnętrzności kobiety, łono kobiety, kobiety, która ma rodzić. I patrzcie, jak znowu pięknie jest pokazane istota miłosierdzia. Ja jestem w tej kwestii laikiem, tutaj siedzą panie, matki, które mają za sobą ból urodzenia. Z jednej strony miłosierdzie ma coś z bólu, bo staje wobec grzechu, staje wobec ludzkiego upadku, wobec ludzkiego zła. I rzeczywiście to powoduje, że jest jakiś ból. Może nawet niekiedy odwrócenie się od tego grzechu. Nawet może niekiedy odraza do tego grzechu. Nie do grzesznika, do grzechu. A z drugiej strony, tak jak przy rodzeniu, ból. Ale ten ból już miesza się z radością, ponieważ rodzi się życie. Te życie przychodzi w bólu, w płaczu, we łzach. Ale jest to życie, które jest nadzieją. Czyż nie pięknie można nazwać miłosierdzie właśnie jak rodzącym łonem kobiety? Bóg jest tym, który rodzi każdego z nas. Z jednej strony jest ten ból. Jest ból Boga, tak można powiedzieć po ludzku. I znowu zdaję sobie sprawę z tego, że to określenie pewnie więcej zaciemnia. Przecież Bóg nie odczuwa bólu. Ale z jednej strony można powiedzieć tak duchowo, Bóg cierpi patrząc na mój upadek, na mój grzech, na zło, które wybieram świadomie, dobrowolnie, zgodnie z własnym życzeniem. A z drugiej strony jest to miłosierdzie, o którym mowa jest właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Chrystus daje sakrament pokuty, sakrament odpuszczenia tych grzechów, przezwyciężania tych grzechów, wyzwolenia z tych grzechów. Czyli z jednej strony jest ból tego grzechu, a z drugiej strony już jest środek nadziei, już jest środek urodzenia człowieka. Że nie jesteś skazany, nie jestem skazany na grzech, nie jestem skazany na zło. Bo Bóg jest silniejszy, mocniejszy ponad to zło. I to jest właśnie istota miłosierdzia Bożego. I można było powiedzieć, że za każdym razem, kiedy dotykamy miłosierdzia, także w wymiarze ludzkim, ono ma tak jakby dwa wymiary, tak jak z tym rodzeniem kobiety. Z jednej strony jest ból, bo ktoś zadał krzywdę, bo ktoś dokonał zła, ktoś przekroczył moje granice, ktoś zawłaszczył moje dobro. I po ludzku jest ból, może niekiedy odraza, może niekiedy potrzeba odcięcia się, odgrodzenia. Może niekiedy, po ludzku mówiąc, u Boga tego nie ma. Ale u nas po ludzku chęć zemsty, odpłaty, pięknym za nadobne. I jest to wszystko obecne. A z drugiej strony ta wolność człowieka, który potrafi przebaczyć. Który potrafi mimo wszystko wyciągnąć dłoń. Który potrafi pomimo tego zła, które zaistniało, urodzić z tego życie, dać początek nowemu życiu. Nadzieja, siła życia, to, co przekracza granice śmierci, to, co przekracza granice właśnie ludzkiego zła. Jeżeli dzisiaj potrzebujemy Bożego miłosierdzia, to z jednej strony najpierw doświadczamy tego miłosierdzia, że Bóg jest tym, który nas nie przekreśla. Ktoś nazwał łono kobiety tabernakulum, bo jest to miejsce, które nosi życie. Najbardziej bezpieczne miejsce na świecie. Dlatego to jest tak wielki dramat aborcji. Bo to, co ma być tabernakulum, to, co ma być miejscem świętym, nienaruszalnym, nietykalnym, gdzie poczęte życie jest bezpieczne, staje się miejscem zagłady i śmierci. Kobiece łono jak tabernakulum. Bóg nosi mnie w tabernakulum. Bóg nosi mnie w swoim łonie. Zapewnia mi wszystko, co potrzeba. A jednocześnie Bóg, można powiedzieć, cierpi, kiedy ja wybieram to, co nie jest Boże.
Patrz, jak wielka miłość Pana Boga, której doświadczamy za każdym razem, kiedy klękamy do kraty konfesjonału, za każdym razem, kiedy staję wobec prawdy i kiedy jestem w stanie wyznać, że tak, znowu się pogubiłem, znowu wybrałem tylko dobro dla siebie, znowu nie umiałem patrzeć trochę dalej niż swoje ja, znowu zawiodłem, znowu postąpiłem nie tak, jak Bóg by chciał. A Bóg by chciał, żebym był szczęśliwy i ci, którzy są ze mną, żeby byli szczęśliwi. Czy doświadczamy tego miłosierdzia Bożego, które pomimo naszych grzechów przebacza nam to zło. I kiedy człowiek wstaje z kraty konfesjonału, od kraty konfesjonału, ileż razy człowiek słyszy takie zeszło, odeszło, jestem wolny, mogę zacząć od nowa. Bóg we mnie wierzy. Bóg daje mi nadzieję. Bóg mnie nie przekreślił. Czyli doświadczamy miłosierdzia, ale zobaczcie, jak bardzo potrzeba, żeby to doświadczenie miłosierdzia wpłynęło na nasze życie. Także poranione, także dotknięte, także pokrzywdzone. Ale jednocześnie doświadczamy Bożego miłosierdzia po to, by te miłosierdzie również wyświadczać. I prosimy Pana Boga, by w tym miłosierdziu znalazł się nasz ból, nasza krzywda. Może właśnie ta nieprzebaczona. Bo to On da nam życie do zrodzenia z tej krzywdy, z tego bólu, nowego życia. Tak bardzo właśnie do przebaczenia potrzebujemy Boga. Bo po ludzku skończyły nam się już argumenty. Po ludzku trzeba wet za wet, pięknym za nadobne. Ale wtedy człowiek nie doświadczy cudu zmartwychwstania, nie doświadczy cudu narodzin życia. I takie dwa przykłady, które pokazują wprost, jak to życie pokazuje, że może człowiek być miłosierny. Wczoraj czytałem książkę o chrystofobii. Pana Kucharczyka, jeśli dobrze pamiętam nazwisko. I opisany moment rewolucji francuskiej, na której zbudowana jest obecna Francja, która się chlubi wolność, równość, braterstwo. Nie mówię o całego hasła, bo tam było jeszcze to powiedzenie albo śmierć. Setki tysięcy ludzi wymordowanych w imię wolności, w imię braterstwa, w imię właśnie równości. Tylko dlatego, że byli ludźmi wierzącymi. To jest ciekawa rzecz, że rewolucja francuska uderzyła w Kościół, w chrześcijaństwo. I kiedy lud, prosty lud, nie szlachta, nie arystokracja, prosty lud Wandei podniósł się, by stoczyć walkę wobec republikanów, wobec tych, którzy wprowadzali na siłę, terrorem, wolność, równość, braterstwo, to historycy opisują pewne zdarzenie, które miało miejsce w czasie jednej z bitew, kiedy to właśnie te wojsko chłopskie, lud Wandei, niezorganizowane wojsko, ale można powiedzieć ruszenie pospolite, które chciało walczyć o miejsce Boga i miejsce prawa w życiu człowieka, w odpowiedzi na ten terror jakobinów, terror rzekomej rewolucji ludowej. I kiedy właśnie zwyciężyli tę bitwę, wzięli do niewoli kilkuset jeńców z Republiki. Wściekli byli ci, którzy zwyciężyli, ponieważ stawiali bardzo mocny opór i chcieli ich wyrżnąć, bo byli świadkami, jak wielu ich braci i sióstr, kobiet, dzieci, starców byli wyrzynali w pień. Taka była rewolucja francuska. I wówczas jeden z dowódców nakazał wszystkim chłopom odmawiać Ojcze Nasz. I kiedy doszli do momentu i odpuść nam nasze winy, jako i my wybaczamy, przerwał tę modlitwę i mówił, jak możecie mówić dalej tę modlitwę, jeżeli chcecie ich teraz wymordować? Jak możecie dalej mówić amen, jeśli im nie wybaczycie i nie puścicie ich wolno? I zdarzył się cud. Rządza krwi, rządza zemsty, odwetu zwyciężyła i pokonani wrogowie odzyskali życie, odzyskali wolność. Ciekawa rzecz, że kiedy wrócili później z powrotem do walki, wyrżnęli
tych, którzy darowali im życie, zmarnowali miłosierdzie, zmarnowali tę lekcję Bożego miłosierdzia, ale ci, którzy zginęli, odchodzili jako chrześcijanie. I jeszcze jeden przykład z zeszłego roku, pewnie z 2 lat temu, przepraszam, z kwietnia 2021 roku, który miał miejsce w Warszawie. Przed warszawskim sądem zebrała się grupa seniorów, która modliła się za przestanie ataków na Radio Maryja i Telewizję Trwam. Zebrani ludzie odmawiali różaniec i kolonkę do Bożego Miłosierdzia. I w pewnym momencie podeszła do nich 21-letnia dziewczyna, aktywistka LGBT, która była owinięta tęczową flagą. Dziewczyna próbowała podburzać, zdenerwować, wyprowadzić z równowagi, zaczepiać modlących się ludzi. Ci nie reagowali. I wtedy, kiedy odmawiali koronkę, ta dziewczyna krzyczała: miłosierdzie dla was, a nie dla Rydzyka, bolesnej męki dla niego. Dziewczyna zaczęła tańczyć i taki wierszyk mówiła: kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, torba z białym, gdzie ty mieszkasz, na strzeżonym, w jakim kraju, w tym popie. Nie kończcie. I kiedy ludzie się dalej modlili do tej niewiasty, do tej dziewczyny, 21-latki, podeszła jedna z tych staruszek i uklękła i pocałowała ją w stopy. I powiedziała do tej dziewczyny tak: całe życie walczyłam o Polskę i doczekałam się, że już jestem przed odejściem z tego świata, że już jestem przed odejściem z tego świata, Polska jest podzielona i bardzo mi przykro, przeżywam to bardzo. I te dzieci, nasze biedne dzieci, które były wychowywane przez niepolskich Polaków. Scena zakończyła się, że obie dziewczyny, obie kobiety uczyniły znak krzyża i mówiły wspólnie modlitwę. Ból i nadzieja. Czy stać mnie na miłosierdzie? Czy stać mnie powiedzieć: i odpuść nam nasze winy, bo i ja odpuszczam? Ból, odraza, gniew i Boże życie. Do nas należy wybór. Panie, okaż nam miłosierdzie swoje. Amen.